Pago! Co ty robisz? Zburzysz mi scenerię! Poszukując na polskim YouTubie, tudzież Twitchu, miejsca, w którym czas zatrzymał się w miejscu, musimy trafić finalnie do mieszkania Pago. Jak widzicie, każdy z tych pojedynczych elementów, które się tutaj znajdują, wygląda dokładnie tak samo jak za poprzednim razem, kiedy odwiedzaliśmy Pago i budowaliśmy dla niego nowy jego kadr. Hej, sorry, papieru toaletowego jest mniej, tak? Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. Nie będę ich odkładać na miejsce, bo dzisiaj w końcu Pago wyciągamy z tego... jaskini! Chciałem powiedzieć kurdołka, ale nie wypada. Najważniejszy jednak jest motyw, dlatego że Pago nie chciał się dać namówić, żeby się przenieść stąd do swojego domu, w którym powinien być już praktycznie od roku, ale Pago to jak to Pago. Stwierdził, że jemu tutaj pasuje, bo on ma swój kadr. To też w dzisiejszym odcinku spróbujemy oszukać niejako troszeczkę was. Przeniesiemy się z Pago do jego nowego miejsca, odbudujemy mu ten kadr, żeby wyglądał dokładnie tak samo i zobaczymy, czy ktoś na czacie się spostrzeże. A jak nie, no to my wygraliśmy 1-0 dla nas. A jak oglądacie to, to już wiecie, że Pago jest w innym miejscu, więc lećcie zobaczyć do niego na Twitcha i zobaczcie, czy na pewno ten kadr wygląda dokładnie tak samo, jak wyglądał wcześniej na jego transmisjach. Kluczowe, najważniejsze elementy możemy podzielić na dwie kategorie. Jedna to jest to, co widzi streamer, czyli z czego korzysta. Tutaj nie będzie żadnego problemu. Przenieść to 1:1, wsadzić gdziekolwiek indziej i Pago może streamować nawet z Alaski. Natomiast druga strona jest bardziej problematyczna, bo to, co widzicie wy, to mamy dwie ścianki, które się ze sobą schodzą. Będziemy musieli odtworzyć w miarę teksturę, która jest na ściance z tyłu. To przeniesiemy, nie będzie żadnego problemu. W końcu monstera powiesimy na ścianie, więc sponsorzy nie będą pisać do Pago, Pago, pokaż go w kadrze. To trafiłeś w sedno, bo ostatnio Monster troszeczkę ty sugerował, że fajnie jakby to było widać bardziej, więc postawiam go na pudełkach. No i teraz kwestia drugiej ściany. Na niej powiesiliśmy po prostu panele. I teraz Pago, zdejmij pianki. Pamiętaj, że one są na dwóch gwoździkach. No nie gadaj. No to teraz jest problem. Coś mi dopowiedział, żebym robił. Kończymy na tym filmik, zostawiamy tak, Pago. No weź to, jak to się wiesza? Pamiętasz te małe gwoździki, które tutaj były? No. Na nich się nie dało zawieść. No to co ty zrobisz? Wkręciliśmy ci dwa dodatkowe wkręty. Tak? Skurczysyny, nikt mi nie powiedział. Ja mówiłem właściwie, że nie ma zmian żadnych. To jest rzecz, którą myśmy utrzymywali w tajemnicy z czatem, bo czat o wszystkim wiedział i nic ci nie powiedział, że dwie dodatkowe dziury powstały. Ja jestem odpowiedzialny za przygotowywanie miękkiego wypełnienia do busa, ale tego to się nie spodziewałem. Popatrzcie, co się tutaj stało. Od paru miesięcy to krzesło było tak samo ułożone, przewrócone i nikt go nie poprawił. Czuję się dzisiaj jak w sortowni śmieci. Mateusz, ja kurwa już nie mogę. A piętra to za wysoko. Dupcajmy to oknem. Panowie, przesyłka polecona. Doczeka. Dobra, słuchajcie, uwaga, drugi. Mi się podoba ta linia produkcyjna. Ten łapie, podaje. I do auta. Elegancko. Całkiem fajna zabawa. Oczywiście nie wszystkie rzeczy jesteśmy w stanie zrzucić z tu drugiego piętra, więc musimy niektóre nieść. Nie? Zaraz pokażę, że się da. Chodź, kartę rzucamy. Zaraz krzesło będzie leciało. Już nie schodzę po tych schodach, nie ma opcji. Ej, czekaj! Co masz do powiedzenia? My sprzątamy, ogarniamy, układamy, a ty się wylegujesz. Ziemniaczku, ale wiesz, że nie musisz od kurze, czemu tak robisz? Ty to chyba robisz specjalnie na potrzeby filmu, żeby pokazać, jaki syf jest. I to jest gnojem jesteś dla mnie za to. Nie, ja nie potrafię po prostu sprzątać w tak dużym syfie. Mamy całego dostawczaka, wywalonego pod sam sufit, a zobaczcie, co jeszcze jest tutaj. A kilka rzeczy dzisiaj trzeba było przerzucić, nie? Szkoda, że reakcji nie nagrał, jak wszyscy się za głowę chcieli zaczęli krzyczeć, ja pie... Ty, powtórzmy to wszyscy, no. Dawaj. Ja pie... O... Ja pie... Nie. Dobra, wypikamy wszystko tak naprawdę. Dobra, samo leci, samo. Moje całe życie jest na tym dysku. Wszystkie wspomnienia, zdjęcia, filmy. No jak teraz zobaczycie sobie w lewą stronę, to tutaj mamy sypialnię. W sypialni już jest coraz mniej rzeczy. Jak widzicie, w miejscu, w którym stoję, była wielka kupa masakrycznie dużej ilości rzeczy. Jeszcze mogę was zaprosić do kuchni. Z kuchni zostało nam najwięcej rzeczy tak naprawdę do wyciągnięcia. A tutaj, jak wejdziemy w miejsce, gdzie było wcześniej studio Pago, to możemy go zobaczyć w pełnej okazałości. Trochę nieco smutnego, zmartwionego, ale mam nadzieję, że to nie jest spowodowane naszą tutaj akcją przeprowadzką. Nie. Nie jest smutny, zamyślony. Duże ruchy, poważne rzeczy. Jak się czujesz w związku z tym, że się przenosisz z miejsca, w którym mimo wszystko, chociaż krótki to był staż czasowy, miesięczny, to jednak godzin przesiedziałeś tutaj dosyć sporo. No tutaj spędziłem dużo godzin, ale dużo więcej spędziłem piętro niżej. Ogólnie w tym budynku spędziłem, no tak liczyliśmy, że może 4 lata nawet. Więc to jest no, od 26 roku życia do 30 roku życia. Kupa czasu tutaj w sumie i historii, ale no nie można stać w miejscu, trzeba
działać. I tym pozytywnym akcentem przenosimy się z akcją w nieco inne miejsce, a wy zobaczcie raz jeszcze pusty kadr. My zostawmy widzom. Zostawmy widzom ten widok, to miejsce. Zobaczcie, jak ten pokój wygląda bez nas. Kurde, ale to wyszło tak emocjonalnie, nie? No trochę jest takie emocjonalne. No przecież widać po tobie, stary, przecież ty... W sensie ja jestem też trochę... Nostalgia jakby... taka złapała, melancholia. Jest nostalgia, jest takie, wiesz, poruszenie trochę zmianą znowu miejsca i tak dalej, ale najbardziej jestem taki przytłoczony tym ilością tych rzeczy, którą przenosimy i się zastanawiam, ile czasu zajmie mi to. Ty, a mówiłeś o tym, że w tym mieszkaniu, znaczy w tym mieszkaniu niewiele czasu spędziłeś, ale najwięcej w tym budynku. To może jakie było twoje najfajniejsze wspomnienie z tym budynkiem? Jako taki miejscem zamieszkania. Najfajniejsze? Jak sąsiad mi kopał w drzwi? Czekaj. Teraz pora na drugi etap naszej dzisiejszej akcji. Potrzebujemy zebrać wszystkie potrzebne elementy do zbudowania nowego studia Pago, które nie będzie jego nowym studiem, ale taką bym powiedział trochę wydmuszką. Plan jest następujący. Na ten moment stwierdziliśmy, że polecimy troszeczkę prościej, bo Pago nie chce przyklejać tak wielu elementów na ścianę. Pago jest tutaj, Pago jest leniwy. Woli nakleić tapetę, więc żeby uzyskać ten efekt ładnych przejść tych gradiencików i faktury, którą ma za szafką, wykorzystamy po prostu tapetę, która ma już taką fakturę tutaj. I jak ktoś zauważy, że coś się różni w twoim kadrze, to będzie na ciebie. Bo ty wybrałeś tą tapetę, rozumiesz? Masz, trzymaj i trzymaj to, nieś to brzemię. Jeżeli się zastanawialiście, czy to będzie mały, prosty projekt, otóż nie, mamy całe auto załadowane wszystkimi rzeczami, a dodatkowo musimy jeszcze jakoś wpakować te wielkie płyty, które finalnie będą ściankami. Jak to w ogóle nazwać? Może nie pseudostudia, to jest pseudokadru. Podrabianego kadru. Fake streamer. Tak będzie. O, ja. Te płyty są ogromne, kurwa. Do mojego byśmy tego nie włożyli. Chłopie, jak to 1300 zł kosztowało, to ja tego nie uderzę z pięści. Pizzę zamówię. Kochanie moje, pizzę, żeby zamówić, żeby była. I mikrofon możesz zostawić, bo gór, wiesz, po drodze albo... Stań, naprawdę, jadymy. Dobra. Pago, przesuń się, bo tam jedzie. No ale my na robocie jesteśmy. No. Jechaliśmy na 3 albo 4 ekipy tutaj, więc nie zdążyłem wam złapać wszystkiego, jak tutaj było jeszcze pusto. Ale teraz zobaczcie, jest pusto w garażu, a jak będzie po rozładunku. No i to jest cały zestaw wszystkich rzeczy, które przewieźliśmy od Pago. Można powiedzieć, że to jest dobytek Pago, jak sam to wcześniej nazwał. Nam chodzi o autentyczność, żebyście wy byli strollowani, to mamy nawet wzięty autentyczny kurz, którego nie ścieraliśmy. Nie zdmuchuj tego, to musi być tak jak u ciebie w domu. Chodźmy, niesiemy biurko. Ajajaj, krzaki, ale nie, złą stronę podnosisz. Pago, zostaw. Ale nam wywaliłeś to w prawo i tu jest ciężar większy z tej strony niż z lewej. No, mało tak być. Uwaga. Ta płytka nie była przyklejona nawet. Tak teraz mówisz, bo cię mówią. Ziemia, jak jutro jesteście. W tym pokoju będziemy budować całą ściankę. Jak sami widzicie, ona jest trochę niepodobna do tego, co miał u siebie wcześniej Pągłowski. Adaś tutaj mierzy. Będziemy robić wysokość 2,20, żeby mieć troszeczkę dystansu do sufitu. I ogółem ściankę zrobimy tak, tak. Czyli to będzie taka L-ka, a Pago sobie siądzie tutaj z przodu, żebym miał ładny widok na zewnątrz, żeby miał jasno i żeby miał jak otworzyć sobie okno, żeby ewentualnie ciepło z komputera miało którędy sobie uciekać. Dobra, płyty mamy, schodzimy na dół do garażu, idziemy wszystko dociąć i zaczynamy skręcać. To nie powinno być trudne. Podporeczki. Idealnie do mnie. Sam sexy shit. Patrz, jak jestem uwalony. Ojej, przepraszam. Więcej. Masz pył. Dopiero co czyściłem. Pizzę ktoś zamawiał? Ale co ciekawe, właściciel k***a widzem jest, nie? Co? Ale co najlepsze? 3 k***a sosy gratis. Jeden zamówiłem. Czyli ciemno się robi, burza idzie. Moja głowa! Nie ma żadnego komentarza. Proszę mnie nie nagrywać, już mam dość. Ale zajebicie k***o. O! Ktoś nie dokręcił wszystkich? Kurczę! To wystarczy obkleić teraz i mamy tak naprawdę gotową ścianę studia. Po co budować swoje studio YouTubera? Przykładowo w wynajmowanym mieszkaniu. Lepiej postawić takie 4 płyty OSB i mamy wszystko załatwione, tak jak tutaj. Chcecie zbudować taką ściankę u siebie w domu? Zapraszam was do tutoriala. Bierzemy sobie taką 18, 120x250. Kładziemy ją na dość pięknie. Burza na zewnątrz szaleje, pięknie piorunami wali, a my robimy ścianki. Druga, żeby była symetrycznie, kładziemy ją zaraz obok. Idealnie równa.
znamy do siebie. Teraz, żeby te dwie duże płaszczyzny ze sobą połączyć, 18 mm, to bierzemy jedną dużą połać. Dajemy ją po środku. No i teraz 11 mm, bo była w promocji, kładziemy sobie po prostu tak i wystarczy, że zrobimy to, co robiłem wcześniej, czyli powkręcamy dużo wkrętów i mamy sztywną, wielką ścianę. I co w górze oglądajemy, to skręcimy. Magia kina powstaje w tym oto miejscu. Zobaczcie, gdy dwie ścianki się trzymały ze sobą, to takimi metalowymi kątownikami, ogromnymi jak na standardy kątowników, będziemy łapać dwie płyty do siebie. No i tyle chciałem wam powiedzieć. No, zrobimy cięcie i będziemy w kolejnym lepszym miejscu. Pago widział tylko rozmontowane ścianki. Zobaczmy, jak zareaguje na ogromne. Będzie to wyglądać? Można nawet taki kadr robić, że będę stream z gimnastyki robić. Nie no, duże są te ściany. Powiem wam, że one imo są, one nawet są za duże niż potrzeba. Ale wiesz, jak będziesz storiesa łapać na przykład? Nie no, śmieję się, no wiadomo, że lepiej, że jest porządnie. A będziecie to skręcać na stojaka teraz? No będzie teraz skręcać. No tak, no dlatego my będziemy łapać płyty, tą dołożymy do tej i potrzeba, żebyś tylko połapał wkrętami. Ty, a nie lepiej jest to wcześniej tapetować i później to... A nie. Uszkodzimy wtedy tapetę, a tak to wiesz. Nie śpię, bo trzymam ścianę, tak? Kto tam? Komornik. Ała! Jebany zwyrol, nie przejął się. Oprawca, siemiężca, prześladowca. Płacz, robimy z tego taki loch. Dejże jedno wkręcić. Nie tak długo. Ale co? No bo sprzęgło nie wszystko ogarnie na takim miękkim materiale. Niektóre mu przekręcasz. Kazałeś mi robić, krytykujesz, robię jak umiem, no. Patrz jak romantycznie. Chciałem uwiecznić tą chwilę, bo ona się już może nigdy nie powtórzyć. Szukam, ja nie wiem, gdzie jest. O k***a, bo mnie widział. Będzie nosić zaraz. Spalona skrytka. Nie przejdziesz tędy. Ej, rzeczywiście. Chłopku, utkwił, rozumiesz to? Zamontował ścianę sztuczną po to, żeby się zaklinować za nią. Tak się zaczynają te filmiki z tą pralką i innymi. Do ciebie. Dobra, przesuwamy jeszcze kawałek. Dobra. No, i tu już myślę, że wystarczy. Jak tapetować ścianę. O, patrz, Mario jest. Ale ten samo się nie zrobi, jest szybszy. Ale nam co dzień wolę oglądać Mario. Pago, chodź zobacz, tutorial oglądamy. W życiu nie kleiłem tapet. Patrz w ogóle, jak klej do tapet wygląda. To jest jak wikol, co się, wiesz, w szkole malowało. Nikt się nie spostrzeże, że to nie jest ściana. To będzie tak pięknie. Czemu, Pago? Miałeś to smarować, nie ja. Szaleństwo, pierwszy raz kładziemy tapety. Oglądaliśmy tutorial, jak to zrobić. A to jest wałek, żeby wyciskać. Potrzebujemy jeszcze mokrej szmatki. No patrz jak u Pago. Powinniśmy byli dopasować sobie, uciąć sobie fragmenty, ale chcieliśmy spróbować czegoś innego, dlatego tak to wygląda. Rozpoznajecie ten kadr? A jedna rzecz tutaj trochę nie pasuje. Jak się przyjrzycie w to miejsce, to tak, na pierwszy rzut oka tego nie widać, ale tu źle dopasowaliśmy tapetę. Ale jak to Adaś mówi, z każdym kolejnym paskiem tapety nabieramy nowego doświadczenia, więc to jest nasze doświadczenie, to jest do wyrzucenia i nakleimy po prostu świeży pasek i zostanie nam jeszcze jedna ścianka, wpakować tutaj wszystko i myślę, że przed 4 rano skończymy. Pago, chodź mi przytrzymasz tutaj, żeby było chociaż widać, że cokolwiek robiłeś. Idę. No jak w domu. Chodź, jakbyś mi pomógł tylko tą ostatnią dokleić. Nie no, nie ma szans, że się ktoś zorientuje, jak ty będzie... Nie ma takiej opcji. Ale mówię, zajebiście to wyszło. I zajebiście to położyliście. To może dobrze, że jednak ja tego nie przyklejałem. Przyznał się, dobra, mamy to, możemy kończyć nagranie. Zrobiliśmy całą robotę za niego. No ze ściankami tak, ale no... Widzę, że mój udział, chcecie umniejszyć mój udział w noszeniu i w pakowaniu. No i szczegół najważniejszy, kurz pozostał stary. Nie wiem, jak to się udaje, się ktoś nabierze, to będzie zajebiście. Szybki update, widzicie, już nam buduje się powoli stanowisko, jest coraz lepiej, coraz więcej widać, coraz więcej się dzieje, już nie mam siły. Nie wiem, która to już godzina spędzona z Mr. Pago. Następnym razem, jakby ktoś się chciał zamienić i chciałby spędzić cały dzień z Pago, to piszcie w komentarzach. Kręciłem za daleko. To może się zamienimy. Natomiast jak przyjrzycie się troszeczkę w drugą stronę, to kurz tutaj zagrał bardzo ważną rolę. Spójrzmy na przykład na tablicę hashtag, nie chcę ściągnąć z niej warstwy, ale pod spodem widzimy dokładnie linię. Wy tego może w tym momencie nie zauważycie, ale jak powinna zostać ona ułożona. Już trwa to nagranie tak długo, że nasza druga lampa z zewnątrz, niestety, ale też się rozładowała. Idę po zasilacz. Najśmieszniejsze jest to, że my składamy to wszystko spełnia dzisiaj. Wiecie, co robię? Restartuję. Ile to trzeba było trzymać? Ktoś pamięta? Ile walisz konia, czyli na 5 do 10 sekund. Podpiąłem wszystko, teoretycznie jest tak samo, jak było. Czy żart nam się udał? No, co się okaże. Udał się, czy się nie udał? Nie, nie powiem. Teraz. To nagraj dwie wersje i wstawimy tą, która... Udał się? Na dobra, teraz druga wersja.
udał się. Obie musieliśmy ocenzurować. Patrzcie, to wygląda nie, jakby Pago był u siebie, a potem robisz tak, widzisz kawałki tych desek, wiesz, że to wszystko na deskach zrobione i myślisz sobie, kurczę, to jakieś studio, to fake jest. To tak, ten sufit pasuje jakby do tego, nie? Dzisiejszego dnia przeżyłem najdziwniejszą rzecz, z jaką miałem kiedykolwiek do czynienia. Poczułem się, że jestem w jednym miejscu, będąc w innym miejscu, a zresztą myślę, że Pago zasiadając w tym miejscu może o tym dokładniej opowiedzieć. No już przesłałem ci reakcję, ale no jest, wiem co czułeś przed chwilą, jak krzyczałeś. Czuję teraz to samo, w sensie patrzę w kadr, mam wrażenie, że jestem tam w mieszkaniu, patrzę tu, jest jeden do jednego, serio, jest jeden do jednego praktycznie to, co było tam, ale nagle patrzę tutaj i jestem gdzie indziej, jest takie... To jest najśmieszniejsze, że jak siedzę nawet tutaj i widzę ciebie na tym podglądzie, to mam wrażenie, jakbym grał w jakieś Simsy, na zasadzie ty jesteś w jakiejś grze, w jakiejś symulacji. Ale zobacz. Masakra. I cały czas jak się patrzysz na to, to okej, jesteśmy tam w tym miejscu, nie, ale... Rozglądasz się dookoła i to nie jest... Mam wrażenie, że to jest takie... Trochę mózg jest oszukany. I to jest mocno oszukany, ja naprawdę... Bo wiesz o co chodzi, bo jak znasz pewne miejsce i tak dalej, to czuję się jakbym był tam. A jesteś tu, w zupełnie innym miejscu. Musielibyście zasiąść w tym miejscu i przeżyć to sami, bo ja jak tutaj siadłem i dopasowywaliśmy ten kadr, to ja wielokrotnie siedziałem u Pago i żeśmy ten kadr trochę zmienili. Tak, znałeś tam tą jaskinię, no. Ja patrzę tutaj i widzę jakby to był zapis ze streama, bo ja wiem gdzie jestem, nie tutaj. Mamy ścianki dwie postawione wielkie, 2,20 wysokość na szerokość 2,5 metra każda. One są wszystkie ładnie połapane. Tutaj mamy wrzuconą tapetę jedną, tapetę drugą. Przybiliśmy nawet pianki dokładnie w ten sam sposób, jaki były one ułożone wcześniej u Pago, tam gdzie wcześniej streamował. Sama szafka, mamy nawet rzeczy, które są poza kadrem niewidoczne, czyli te obrazki ułożone tak samo kolorystycznie i tym samym kurzem przykryte, który ten kurz był wcześniej. Podobnie jest z półkami. Nic nie było tutaj sprzątane, wszystko jest za... Z syfem, ze zmęczenia chyba przeklinam. Ale jest brudno i o to tak naprawdę chodzi. Ale najciekawsze jest to, jak wygląda cały kadr od drugiej strony, bo to oczywiście nie jest wszystko. Jeżeli zobaczycie sobie tu, to wtedy przeżywacie taki naprawdę prawdziwy mindfuck. Możemy wejść za ścianę, możemy wejść za świat Pago. Jakbyście się kiedyś zastanawiali, jak Pago wygląda z góry, jakbyście chcieli na niego spojrzeć w naturalnych warunkach, czyli bardzo nienaturalnie, jakbym cię mógł prosić, Mati, ja wam pokażę. Aż mnie to trochę ciekawi. Co się stanie, jakbyśmy zaglądali za tą ściankę. Pago! Co ty robisz? Widzę cię! Zburzysz mi scenerię! Jakbyście chcieli zbudować coś takiego u siebie w domu, to widzicie, wystarczy... Która my mamy godzinę? Mamy godzinę... Druga jakaś jest. Druga 18 zaczęliśmy to budować o której? Zbierać rzeczy. Zbierać rzeczy o 11. Ale jeszcze mieliśmy... Byliśmy... Pago, od 15 godzin to robimy, wiesz o tym? Byliśmy przeprowadzkę, robiliśmy. Oczy jak dwie dziury wyszane we śniegu, a dzięki temu, że wycięliśmy kawałek świata Pago, to będzie mógł dla was przez kolejne tygodnie, miesiące, a być może nawet lata streamować z tego samego miejsca bez żadnych zmian, bo nawet dotknięcie aparatu sprawia, że on się telepie i to ze złości. Ale... No i spojrzałeś tak na mnie, bo dotknąłem aparatu. Kadr ci zmieniłem, przesunąłem. Zepsułeś? No. Nie, nie mów. Nie, już nie... Nie, czekaj, ale ogólnie jeszcze jest warto dodać to, że skąd się wziął pomysł, żebym w końcu się chciałeś od dawna, żebym się przeprowadził tutaj. Chciałem sobie taką ściankę postawić u siebie i powiem wam szczerze i nie wiedziałem jak to wyjdzie, a stwierdziliśmy lepiej postawić to u Pago, fajnie wyszło, my też taką postawimy, tylko rzucimy parę usprawnień, okej? Okay? Ogólnie ziemniak zadzwonił do mnie, mówi słuchaj, mam taki pomysł, zrobimy dla twoich widzów, przeprowadzisz się? Ale razem ze scenerią, odwzorujemy twój pokój, a ja mówię zrobić w chuja moich widzów? Pisze się. No i co, zrobiliśmy, czy nie zrobiliśmy? Dawajcie znać w komentarzach, a my jeszcze skoczymy do streama na Pago. Kurde, przeniesiemy się po prostu do domu.